No, dzień dobry, idę na żywo. Idę na żywca prosto z Popeszti Leordeni. Nadaję tutaj spacerując. Możecie dać znać, czy mnie słychać. No, widać to widać, bo siebie widzę tutaj w kamerze, ale czy mnie po prostu słychać? Czy mnie po prostu słychać? To jest właśnie meritum całej sprawy. Teraz dopiero widzę, że jakieś powiadomienie przyszło na maila, że nadaję na żywo, więc wy dopiero teraz je dostajecie. Teraz dopiero dostajecie. Ja sobie teraz odpaliłem żywca. Jak tu się dzieje? Jak to wygląda to miasto? Popeszti Leordeni o poranku. Ale skręcę za chwilę w taką uliczkę jakąś, żeby trochę było ciszy i spokoju, żeby nie było tak głośno. O, taksówka zajechała. Proszę bardzo. Taksówki żółte jak w USA. Tak to wygląda tutaj. Ja nawet będę za chwilę dyskutował o USA. Za chwilę będzie o USA. Ale no, najpierw chciałem tak, żeby się ktokolwiek tutaj pojawił. Miłego dnia, Grażynka, również życzę, żeby ktokolwiek wkroczył na tego dzisiejszego żywca. Nie będzie on długi. Taki robię po prostu. Wracając do domu, byłem teraz na polach nicości, żeby nagrać vloga, żeby skończyć pewien film, który zacząłem robić w weekend z cyklu Kari Minia, bo no, myślę, że były rzeczy takie, które warto tam skomentować, tak? Dokładnie tak. Napiszcie, czy mnie słychać, żeby nie było tak, że ja sobie mówię sam do siebie, no bo wtedy ten żywiec nie miałby najmniejszego sensu, ale chyba słychać, skoro widzę, że już jest łapka w górze, jakaś jedna. Możecie dać ich więcej, subskrybować kanał, żeby się to wszystko niosło w odchłaniach YouTube'a, tak? Tak to jest, słychać, pisze Grażynka. Dziękuję. Także, dobra, skręcę sobie tutaj, bo nie będzie takiego huku, nie z łuku, tylko od ulicy. Dokładnie tak. No i wam za chwilę powiem, co jeszcze chciałem powiedzieć. Tytuł dzisiejszego żywca, że pierwszy 1000 jest najciężej zdobyć. O co chodzi? Nie chodzi o 1000 złotych, albo o 1000 monet jakichś tam, czy czegokolwiek. Chodzi o 1000 subskrypcji. 1000 subskrypcji na kanale, żeby kanał po prostu miał możliwość na przykład nadawania na żywo, ale to nie musi być tylko 1000 subskrypcji. To musi być 1000 subskrypcji i 4000 oglądalności godzin, wszystkich filmów, jakie są na kanale. No i to, żeby zdobyć na samym początku, jest naprawdę ciężko. Później, jak moje filmy gdzieś tam zrobiły się popularniejsze, ludzie zaczęli mniej więcej oglądać, przybyło tych subskrypcji więcej, to niektóre filmy miały więcej tych niż 4000 godzin oglądalności. Jeden film. Ale to już przyszło dopiero później z czasem. Dopiero z czasem. No, nie wszystko jest tak od razu. Łatwo i przyjemnie. Ale ja, korzystając z uprzejmości innych youtuberów, to zostałem też polecany. Zostałem polecony przez Vita Life Vlogs, której serdecznie dziękuję i która ma vloga, nagrywa z Wilna. Może ostatnio rzadziej, ale pojawiają się jej filmy. Dziękuję też polskiej mamie w USA, z którą zrobiłem na początku mojej dziś działalności YouTube'owej, jej filmie. Dzięki niej też przyszli widzowie, którzy oglądają ten kanał. I mamy wielu też wspólnych widzów, ponieważ razem tworzymy ten content na YouTubie. Razem, no, raz na czas, tak? Nie zawsze w tym sensie. A dzisiaj chciałem wam po prostu polecić kanał Karoliny. Zostawię link w opisie. Nie jestem w stanie tu wejść na czat teraz, jak idę i robię ten żywiec z tego, jak się to mówi, z telefonu, ale zostawię link po prostu w opisie tego filmu. No i będziecie mogli sobie wejść na kanał Karoliny, która mieszka też w Chicago, też gdzieś tam, nie wiem, gdzie mieszka mama w USA, tak, gdzie Karolina, ale są też z Chicago, obie są z Chicago. I Karolina zaczęła robić właśnie vlogi od miesiąca, no i ma tych subskrypcji tam około 230, wczoraj miała tyle. No i widzę, że ona też ogląda moje filmy, ogląda filmy polskiej mamy w USA i sama zaczęła tworzyć, może została zainspirowana przez któregoś z nas, nie wiem, trzeba byłoby się jej zapytać, może kiedyś powstanie taki wspólny film z Karoliną,
No to i będę miał okazję zadać jakieś pytania. Ale dzisiaj chciałem Wam polecić po prostu jej kanał, żebyście weszli, wsparli ją subskrypcją. No i może Wam też się spodobają vlogi, żebyście mogli oglądać. Ja oglądałem i są naprawdę ciekawe. Są ciekawe, dlatego akurat chciałem Wam dzisiaj polecić. Tak stwierdziłem, że tak sobie zrobię tak zwaną polecajkę z rana. A dlaczego nie? No, żeby się to bliźniosło w YouTubie, bo wiem po prostu, jak jest ciężko zdobyć te pierwsze jakieś subskrypcje, żeby kanał się rozwijał. Jak ludzie widzą, że kanał nie ma dużo subskrypcji, to no tak omijają, nie są tacy pewni, żeby wchodzić, żeby, nie wiem, zaufać takiej osobie, która robi tego YouTube'a. Ja wiem, jak ja się musiałem zmagać na początku, żeby po prostu więcej ludzi oglądało te filmy. Nie było to takie proste. Kurde, jak oni się tak tłuką tam. Jezus. I oni mnie tam prześladowali tym tłukczeniem się, jak byłem na polach nicości, jak tam nagrywałem, tak? I słychać to tutaj jakieś takie... Jak schizofrenia jakaś. No i ten... Marchewkę można w tym tempie tak kroić, tak... Takie techno jeszcze sobie włączyć, muzykę. No. I wiem, jak to jest po prostu ciężko na samym początku, dlatego ja dostałem gdzieś to wsparcie od innych youtuberów, którzy mnie polecali, od kameratów, którzy, dzięki którym przyszło mi wiele subskrypcji, jak dzwoniłem do telewizji MPTV, jak wysłałem im filmy. O, jest Darek Berlin właśnie. To właśnie Darek na przykład z Berlina, on mnie zna po kamerasku, tak z programów, jakieś pojawiały się jeszcze wtedy na YouTubie. Bo na D-Live, na D-Live Marcin z Wojtkiem nadają, ale tam chyba tylko raz wspomnieli na temat mnie. Dwa razy właściwie, tak jak zrobiłem film o Dudu i raz jak zrobiłem film na ich temat, który został skasowany, tak. Także tam to było tak właśnie. No ale dzięki właśnie też nim ludzie poznali, że jest taki wesoły bydlak, który mieszka w Rumunii, że robi filmy. No i przyszło jednego dnia nawet 200 osób albo i więcej i zasubskrybowało ten kanał. To jest dobry rezultat, bo dostać te subskrypcje to nie jest naprawdę łatwo. Nie jest łatwo. I teraz na przykład ten kanał stanął tak w miejscu. Teraz jest te 15-300 z groszem tych subskrypcji. No i tak widzę, że tak stanęło i tak raz leci w dół, bo YouTube obsubskrybuje tych, którzy w ogóle nie oglądają, robi taką czystkę, następni przychodzą i tak widzę, że tak się zatrzymało, nic się nie dzieje, żeby ten kanał dalej się rozwijał tutaj i ten, nie wiem, czy do końca roku będzie też 16 tysięcy oglądających, subskrybujących, czy też nie, no może się uda, no nie wiem, no musiałby jakiś film znowu wypalić i ponieść się w otchłaniach YouTube'a. Ale robiąc te filmy, nie wiem, ja nie mogę nigdy nie zrozumię algorytmu YouTube'a, fenomenu tego, jak filmy są po prostu promowane, który film jest jak i dlaczego i ten. To i tak YouTube mi ostatnio zaufał, jeżeli chodzi o możliwość wyświetlania reklam, bo byłem na takiej czarnej liście, a teraz już nie jestem na tej czarnej liście YouTube'a, ale to taka techniczna po prostu taka sprawa, tak? No, także tak to wygląda. Ja z mojej strony to jak mówię, polecam kanał Karoliny. Zostawię link w opisie tego dzisiejszego żywca. Będziecie mogli sobie zobaczyć. Jak się komuś spodoba, to zachęcam do subskrypcji. No bo tak jak już powiedziałem wcześniej, jestem teraz na psim polu. Tutaj psie pole takie. Darek pisze, według uznania YouTube robi co chce kolego. Tak, ja wiem, że tak jest. Wiem, że tak jest. Psie pole. No i tutaj chciałem powiedzieć a propos, czyli w pobliżu tego psiego pola będę kończył tego dzisiejszego żywca. No i tak, to jest taki żywiec polecający, nie? Dobra, jeszcze Wam pokażę, tutaj jest restauracja, którą otwarli. Tu była grecka kiedyś restauracja i mieli takie greckie jedzenie, a teraz jest otwarte takie na włosko, nawet włoskie flagi są. Zobaczmy, czy da się tu przełączyć kamerę. Pap. Nie, jest przełączona kamera. Taka restauracja otwarta. Proszę bardzo. To znaczy teraz wiadomo, jest za wcześnie, żeby
tutaj pójść coś zjeść, bo no otwierają, to jak się restauracje otwierają, tak? Około tam, nie wiem, 10, 11, no w południe. No i do późnego wieczora jest otwarte, tak? Także taka restauracja, tutaj było kiedyś greckie jedzenie, a teraz jest zrobi tu pizzę i nie tylko, no i różne jakieś tam takie dania bardziej zbliżone do kuchni włoskiej, tak? Dokładnie tak. No, także tyle. Żegnam się z Wami i wracam już do domu, bo czas na mnie. Mam ochotę też na jakąś kawę, śniadanie, bo już jestem głodny. Głodny jak wilk, a głodny Rafałek to zły Rafałek. I po co mam być zły? A już tak się trochę nawkurzałem, nagrywając, odpowiadając na komentarze, które się pojawiły pod filmem z Karimem. Nie do wiary, ale będziecie oglądali to we wtorek. Pojawi się. O, Darek pije kawkę, smacznej kawki i polecam też kanał Darka Berlina, tak? Darek Berlin prowadzi kanał na YouTubie, także też polecam. I drugi Polacy Kamraci w Berlinie, dwa kanały na YouTubie. Zobaczycie tam różne filmy, które są gdzieś tam, jakby to powiedzieć, często niepożądane na tej platformie, tak? Jakim jest YouTube. No, Darek się musi zmagać z tym wszystkim. Ale dobra, tyle z mojej strony, żegnam się z Wami. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału Karoliny. No i miłego dnia, czy też wieczoru, niezależnie kiedy będziecie oglądali ten dzisiejszy żywiec. Żywiec z nienacka. Tu jest Nienask. Nienask to jest to miejsce, w którym ja jestem właśnie teraz. Od 8 będę pilnować wnuczkę. Super, Ewcia. I kasowane przez YouTube'a. Śmieje się Darek, tak. Kasowane. No. Sam tego doświadczyłem. Także wiem, o czym mówisz. Dobra, żegnam się z Wami już definitywnie. Jak to się tu wyłącza tego żywca z telefona? Tutaj, w prawym rogu. Dobra, pa, pa.